Rozpoczynamy kolejny pojedynek. Oczywiście na naszym ekranie już półfinaliści turnieju KSR Cup 9. Nowy balans jest tutaj testowany. W dolnym prawym rogu Clement Espanches, aktualny mistrz świata. No i zawodnik Team Liquid. Z drugiej strony Kang Min-soo, Koreańczyk, aktualnie bez drużyny. Niedawno wydalony z Teamu Vitality po mistrzostwach świata. Pyta się, czy to jest prawidłowy mineral patch? Nie wiem za bardzo, o co chodzi mu z tymi minerałkami tutaj, jakby. Nie wiem, co mogłoby być nie tak. No tak, tak. 900 minerałów jest na tych dalszych złożach, o co chodzi. Co? Coś jest nie tak ze złożami? Klem nawet nie wie, ile minerałów jest normalnie w bazie. Mistrz świata, fajnie. Ale... Nie no, normalnie 1800 na złożach tych bogatszych, 900 na złożach tych, no, mniej bogatych. 4 bogatsze, 4 tańsze. U mnie się zgadza. No 800 i 900, tak, tak, tak. No jakby wszystko jest okej, okay. No nie wiem, o co chodzi. U mnie działa. Ładne. Już myślałem, że rozwali tego Cryptomora, ale jednak nie, jednak bezpiecznie go w miarę postawił Solar. Oczywiście Clem ucieka w momencie, kiedy Reaper jeszcze nie został stracony, ale on się zregeneruje. Zobaczymy, jak wygląda TVZ na tym nowym patchu. Przypominam, że chociażby Królowa jest trochę droższa, bo kosztuje 25 minerałów więcej, za to Haczerka 25 minerałów mniej, ale w ten sposób teoretycznie chcą osoby od balansu zmniejszyć liczbę królowych w początkowym etapie gry, żeby one nie były takie wszechstronne, ale szczerze mówiąc nie wiem, jakie inne jednostki miałby robić Zerg teraz do pomocy na początek, żeby było solidnie i dobrze. No właśnie, ciekawe, czy w takim otoczeniu dobre byłoby otwarcie te 2-1-1, nie? Bo jeżeli jest mniej królowych, a zazwyczaj to właśnie tymi queenami i trochę zerglingami się to broniło. Ciekawe, czy to teraz jakby będzie mocniejsze otwarcie, no ale Clem nie próbuje 2-1-1, nie będzie robić dużo marinów i szybko, tylko jednak rutynowo idziemy w heliony i liberator do tego wszystkiego jako atak od powietrza. Sporo i spajny zostały wzmocnione swoją drogą, znaczy no pewne rzeczy osłabione, inne wzmocnione, ale generalnie myślę, że jest to umocnienie defensywy statycznej Zerga. Na przykład spory zadają 5 punktów obrażeń więcej, co jest na pewno bardzo, bardzo sensowne, ale mają 100 punktów życia mniej, czyli zamiast 400-300, ale obrażenia z 15 na 20 zwiększone. Moim zdaniem to umocnienie sporów. Spajny też mają większe obrażenia. Również o 5. Teraz zadają 30 punktów obrażeń, z tego co pamiętam, wszystkim jednostkom, a wcześniej tylko opancerzonym było, a na jednostki lekkie zadawał 5 mniej. Taka sytuacja. W przypadku Spina nie było żadnych zmian ze zdrowiem. Klem nawet nie składał liberatora, uznał, że nie warto. Ale przynajmniej ta jedna królowa złapana. Ona tutaj sobie jakoś wyleciała. Magicznie. Robiła przewrotkę razy 5.
Dobra, ulepszenia, normalne rzeczy. Jak tam rozwój Klema? No, rutynowo. Trzecia baza idzie na swoje miejsce. Czwarta hacza. Ciekawi mnie to, że Solar nie robi ulepszenia do ataku do Lingów, jakby to przeoczył, zapomniał, a jednak ma dwa Evo Chamber. No widocznie nie zauważył, bo... Albo myślał, że kliknął, ale to się do końca nie kliknęło. Takie rzeczy też się zdarzają zawodowcom i sportowcom. Niestety albo niestety. Dobrze. I hacza zmęczona. W zasadzie za darmo tę haczerkę chwyciło. Jeszcze heliony przyjechały. One są oczywiście bardzo mocne na zerglingi, zwłaszcza przy dobrej kontroli. Jak dwa tanki. Dobrze ustawił Klem. Jeden na wzniesieniu, prawie nie do złapania. Jeszcze chroniony przez helbaty. One dobrze zostawione z tyłu, bo może jakaś fanka zerglingowa właśnie złapać siege tanki. No to teraz raczej nie złapie. No i Klem narzuca swoje tempo. Już znając życie się trochę lepiej wymienił, ale to nie jest duża różnica. Spokojnie Solar może kontynuować. Raczej idzie w Hydralink Bane. No i dopiero teraz właśnie robi ulepszenie do ataku. No już w tym aspekcie widać, że dużo, dużo lepiej idzie Klemowi w aspekcie ulepszeń. Tak, jutro o 13:00 kwalifikacje do turnieju od Wardiego. Będzie to turniej robiony właśnie znowu na nowym balansie. Więc ciekawie. No i planuję je pokazać. O, Klem uznał, że lepiej się ewakuować, lepiej stracić te kilka marinów, za to nie tracić tego Mediwaka i marinów na pokładzie. Znowu zatrzymana haczerka. Jak widzicie, haczerka jest tańsza, więc jeżeli ją anulujemy, no to odzyskujemy trochę inną wartość minerałów. 207 zamiast 225. No kurczę, Black Winny, to zdrówka życzę. Pomyślności. Na Wonpel, dziękuję bardzo. Za wsparcie, siema, siema. Ale ładnie te mariny działają. A co dopiero, jak zaraz 2-2 wyjdzie, to już w ogóle będzie pogrom. No i tak już jest pogrom. Już Solar może się poddać w zasadzie w dowolnej chwili. I nie będzie to budziło zaskoczenia. O, jeszcze zdążył hacze i się ewakuować. I krzywo nawet postawił te hacze z powrotem Solar. Nie wiem, czy będzie ją chciał zagrać ponownie, ale jest bardzo źle. I spora rozwalił. No teraz faktycznie, przez to, że spory są mniej wytrzymałe, mają 100 punktów wytrzymałości mniej, no to można częściej je snajpować w takich akcjach i... Jest potencjał. No też spory trochę szybciej niż Mediwaki. No zamiast 10 uderzeń spora to chyba jest 8, jak dobrze liczę. Szczerze mówiąc, zapomniałem, czy Mediwak ma pancerz jakikolwiek. Zaraz się może uda mi to... A nie, nie ma. Nie ma spor pancerza. Boże, nie ma Mediwak żadnego pancerza. Dobra. No ciśnie tym tankiem, Hydra wylatuje. Ale generalnie tak go wypunktował Klem, że to już nie ma co chyba się szarpać. Panie Korańczyk, jeszcze Sapajboka złapał.
Próbuję dożyć do lurkerów z zasięgiem Solar, no to taka jest jedyna nadzieja, tylko że jest tak, że jak masz lurkery z zasięgiem, to na klemie to robi duże wrażenie, bo on już powolutku przechodzi w ghosty. Się zastanawiam w sumie, czy on wie? Nie, nie wie o tych lurkerach tak za bardzo, może tylko podejrzewać. Ale gdyby wiedział, to zastanawiam się, czy robiłby coś innego niż miny, bo chyba tanki są jednak lepsze. Ale może będzie cały czas atakować, może po prostu jak ma inicjatywę, ma przewagę, to... Do końca. Atakujemy. Faza wydaje się nie do obrony. Jak lurkery wyskoczą, no to może jeszcze jak ja cię mogę, ale... O, no. I skanik, i wyczyści chyba klem. Za mało bane'ów było. W ogóle nie było bane'ów. Tylko na koniec jakieś marne trzy. GG. No to lecimy. Kolejna mapa, Snowpiercer. W dolnym lewym klem, w górnym prawym Solar. Na razie Francuz nie miał dużych problemów, żeby zgarnąć pierwsze zwycięstwo. Ale teraz będzie trochę lepszy serwer dla Solara. Serwer zachodni Stanów Zjednoczonych. Tutaj żonglują między centralnym a zachodnim. I nawet by grali w kamień, papier i nożyce w poczekalni StarCraftowej zawodnicy. Klem odliczał i pisał potem, co wybrał. Także tak, zabawnie. No i tę bitwę w kamień, papier, nożyce wygrał akurat Klem i dzięki temu, jeżeli dojdzie do trzeciej mapy, to zagrają na serwerze minimalnie, znaczy może nawet nie tak minimalnie, ale po prostu trochę lepszym dla Klema. W najwyższym poziomie to każde 40-30 nawet milisekund może być dużą różnicą. Leci Reaper. Ciekawy jestem, czy i na tym serwerze Klem go pociśnie. Być może będzie musiał zagrać taką pasywniejszą grę, bo wtedy trochę te opóźnienie... No takie można próbować ograć, że nie mikrujesz za dużo, za wcześnie, tylko potem grając tak bardziej pozycyjnie. To może być bardzo trudna sprawa. Bardzo bezpieczne otwarcie z Banshee i Helionami. A nic bezpieczniejszego się raczej nie mogło skusić. Absolutnie niczego nie zauważył, co można by zniszczyć. Grę można powiedzieć, że gra pauzą w tym momencie Klem. Naprawdę niewiele się wydarzyło. Overlord wlatuje.
Dobra, czwarta baza zatrzymana raczej nie będzie. Jakby teraz Solar miał takie lingi od lewej strony, żeby to wszystko przytrzymać. No ale to też jest spory wydatek i te zerglingi mu zawsze mogą być dronami. O, to też jest w sumie bardzo fajny pomysł. Tu nie ma pełnej barykady. I te mariny też niepotrzebnie wyszły za daleko. No, brawo Solar. To jest dobre zagranie. Przynajmniej na takie wygląda. Liony się cofają. Banshee z kolei widzę, że lecą przez mapę. Jeszcze mikroklema i tak, takie naprawdę ładne. Bardzo, bardzo poprawne. W końcu Heliony już się cofnęły. No tak realnie to są, stracił parę marinów. No. Myślałem, żeby jeszcze parę CV ucierpił. Ojej, Klem! O, no dobra, jednak to jest też zaleta tego kontrataku Solara, że teraz jeszcze Banshee padła, trochę też tego serwera niezałaskawego dla Francuza. Troszkę się zagapił Klem, aż dziwne. Zły spor. O co chodzi? Ej, faktycznie, spory mają 400 punktów zdrowia, a nie 300. Co się stało? Czemu? Ej, co się dzieje? Czemu spory nagle mają 400? Przecież na innej mapie miały 300 punktów wytrzymałości. Jakiś skandal. Jakiś bunt w balansie. Czyżby zergowa tajna rada się zebrała i coś zrobiła złego. Solar oszukuje. Jak do tego doszło, nie wiem. Teraz się okaże, że na starym balansie gramy. Nie no, wszystkie spory takie są, nie wiem czemu sprawdzam inne, ale... Ale wszystkie takie dziwne. W ogóle jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek zrobił to ulepszenie do hydralisków, gdzie one mają taką mini mikroszarżę na niecałą sekundę. Jasne, jasne, mogę zrobić przewidywanie na finał. Tu się niewiele wydarzy, tutaj oczywiście też jakieś skromne akcje. No, zdecydowanie mniej mnie przekonują te pusze niż na poprzedniej mapie, ale i tak Klem... O! Wychodzi obronną ręką, Medivac z zawartością stracony, jeszcze raz atakuje na dole mapy. Na razie raczej mobilnością rozgrywa Solara Klem, ale z racji, że tu jest dużo biomasy, to jest jako tako. Jeszcze nie ma szybkości do mainów ani hydralisków. Ale jak te ulepszenia się pojawią, to może Solar będzie go gdzieś w stanie złapać. No i przy okazji przychodzi w Hive'a. I to wszystko, co jest związane z późniejszym etapem rozgrywki. Klem już też chyba czuje, że nie przebije się w najbliższych minutach i przechodzi w ghosty. Doskonale pocisnął. Tu oczywiście jest
sporo latania. Są takie momenty, że zastanawiam się, czy klem przypadkiem nie trafia. Znaczy raz trafia, a raz ewidentnie wydaje mi się, że nie trafia w te bejny, jak się wbija. I czasami tak próbuję do samego końca, ale już potem jest trochę za późno i próbuję podnosić jednostki. Rzadko się mu takie błędy zdarzają z tą kontrolą. Kurczę, i tak dobre wymiany chyba. O, jeszcze snajpuje. Dziwne to jest dla mnie trochę, co robi klem, bo... O, dobra. Przetrwał. Jaki jest sportowiec Solar? Wysłał Linga, żeby mina rozwaliła Mediwaka swoimi obrażeniami obszarowymi. Bardzo dobrze. Przez chwilę myślałem, nie zrobi tego, jednak wyklikał ten sportowiec. Planetarka w górnym lewym rogu. Tutaj oczywiście hacza zagrana przez Solara. A niebezpiecznie blisko siebie są teraz zawodnicy, ale w ogóle jaka duża mapa, jak ciężko jest pójść na drugą stronę i zaatakować przeciwnika. No, Klem chyba się godzi z tym, że okej, może nie wygram szybko. To trzeba spróbować zagrać teraz dłuższą grę. Z kolei Solar nie zamierza jakoś długo czekać, nawet nie... No, nawet na plus 3 nie chce wyczekiwać, tylko cało naprzód. Myślałem, że MP na Vipery polecą, ale chyba na razie bardziej skupiony na tym kajtowaniu jest Klem. No i jakby się dało, to by rzucił na pewno snajpa, ale rywal trochę za daleko stoi. O, teraz na pewno snajpy by mogły pójść. Zagapił się trochę Solar, jest to jeszcze dużo jednostek. W zasadzie te bejny nie mają prawa się doturlać, chyba że na biomasie do sił terańskich. O, i te snajpy na Vipery. No, bardzo kosztowne było to, co zrobił Solar, że tutaj został. Mamy też Overseera, który pewnie postawi na wizję, na postawienie Nydusa. O właśnie, już Nydus jakiś stawiany, a to akurat zasługa Changelinga. To on dał wizję. Ataku w górny lewy róg mapy jeszcze nie będzie, tutaj kolejna potyczka. Biega bardzo pracowicie Klem, tu nie wiem co się dzieje, ale zergowie zaczęli przytulać się do teran. Zagapił się Solar, tu z kolei Klem... No zdołał uciec, zdoła. Jakoś dziwnie spadł ten limit Solara, tu już widzę, że miny dawno odpaliły. Pierwszy Nydus zatrzymany, drugi właśnie też jest blokowany. Świetna ucieczka Klema przed straceniem SCV. Wszystko sprząta jak powinien, naprawdę. Rewelacyjna kontrola bagiety. No i teraz zakopuje miny, czy trafi w bejny? Ach, bardziej w zerglingi. Nie była to na pewno bardzo zła bitwa w wykonaniu Francuza, ale dało się trochę lepiej zmiażdżyć to uderzenie. Widzi co nieco Klem. No ale powyjaśnię lurkery. Na górze jeszcze trochę dron. Miny odpaliły i to nawet w Overseery, co trochę nawet zraniło samego Klema, ale wymyka się jak zwykle Solarowi. Serio? Hacza się anulowała na 225, to Solar chyba jest na starym patchu. Jak oni odpalili grę ze starym patchem? Co się dzieje? Na serwerze testowym niby gramy, a patch nie ten. Serwer za to też słaby. To jest chyba stary patch, no, w takim razie.
sobie patrząc na zasięg działania Sensor Towera, to tak, to wygląda jak stary patch. Ja nie wiem, jak to się tak odpaliło, ale grają. Niby stary patch, nowy patch. No zobacz, jak oni to zrobili. Klem. Co za namolna bagieta. Przeleciał bazą, robi tu planetarkę. Robi Planetary Fortress Rusha w 16 minucie. Wyskoczył. No ale to zerglingi wpadają jak po ogień. Refleks księgowego w gipsie, jeżeli chodzi o Klema. Nie uratował bazy, a mógł spokojnie ją podnieść. No nie poszło. Nie zrobił chyba pancerza do budynków, tak, Francuz. Dokładnie. Coś się tu dzieje? Nie, to są tylko czyhacze. Ten zagubiony był. Czyhacz zagubiony. Ojojoj, no, jest awantura znowu. Dobre podniesienie Klema. I uciekamy. No i tak spokojnie go męczy, męczy. Wciąga w swoje bagno w zasadzie. Klem i Solar. Kwiczy dalej. 8000 więcej stracił Solar od Klema. Ładnie rozegrane. Żwawo, żwawo, trzeba podnieść jednostki, ale tak to świetnie robi Klem, tak w ostatniej chwili, chociaż też trochę traci, ale sobie bez strat to się nie da. Tutaj Orbital powstaje, ładne wejście Solara. Obaj gracze mają taki porównywalny limit. Klem robi szpagaty, liczy, że mina zajmie się bejnami, a potem Ghosty oczywiście jak zwykle wszystko wyczyszczą. No już Klem nadchodzi. Solar powinien uciekać hydraliskami, bo już za chwilę snajper będzie mógł zagrać Klem, no i on oczywiście doskonale sobie zdaje sprawę, kiedy raczej należy się wycofać. Tu z kolei lurkery. Dużo lurkerów, więcej lurkerów niż dostępnych snajpów, ale Klem robił do końca co się dało. Oj, teraz się... Oj, zagapił się ewidentnie. Tu z kolei uśród snajpów. 5 hydralisków tak sobie kliknął po prostu z biodra Francuz. I dawaj na godzinę 6. Posnajpowane. No to wygląda faktycznie jak gra na starym balansie. Niewiele się zmieniło. Tam też szpagaty, aczkolwiek też trochę ghostów popadało. Solar ma naprawdę świetne wydobycie, lepsze od Klema. Więc może takie kosztowne wymiany nawet mu będą w miarę służyć. 10 tysięcy więcej stracił Solar od Klema. Klem sobie przeleciał tutaj orbitalem. Po co jeszcze nie wiem, ale przeleciał. O, fang... A, nie ma Fangala, bo nie ma energii na inwestorze. A, może ponownie tę mapę zagrają, bo zły patch, kto wie. Doskonale. Cisną, cisną. No już to się kończy. Nie ma opcji. Solar po prostu wyrzuca jednostki trochę jak w błoto. I chyba się pogodził z tym, że jeżeli przegra w tej lokalizacji, to przegrywa całą grę. Raczej to był błąd. Infestor nerfed. Coś podejrzanego, tak. On miał 50 energii tutaj, jak wyskoczył, więc to mnie trochę zastanawia. To Solar też zaskoczony. Wyskoczył, miał 50 energii, też na to zwróciłem uwagę, a to chyba było zmienione. Podoba mi się, że po 20 minutach takie, ej, chyba zły patch. A energy upgrade? Nie, no nie ma energy upgrade'a zrobionego. Może błąd? GG. Odklepał Solar. Coś to było bardzo nie tak, jeżeli chodzi o to, co się tutaj działo. Nie wiem. Ja, dlaczego nagle coś się złego z patchem stało, nie? To jest dobre pytanie. No nic, chyba i tak tutaj zaliczył to zwycięstwo Klemowi. Zaraz zobaczymy.